Cześć, z tej strony Geeks. Zapraszam Was na drugi odcinek z gry Beyond Two Souls. W poprzednim odcinku mieliśmy okazję obserwować naszą bohaterkę jako małą dziewczynkę, która była poddawana eksperymentom, gdzie testowano jej psioniczne moce, po czym zrobiliśmy szybki przeskok do jej pierwszej misji, gdy już jako osoba dorosła miała za zadanie wykraść informacje o dokumentach, które znajdowały się w sejfie jakiegoś arabskiego szejka. Nie wiem, co będzie dalej, ponieważ gra jest tak skonstruowana, że skaczemy po tym timeline'ie. Z tego, co pamiętam, widziałem tylko, że kolejny rozdział jest zatytułowany Impreza. Także już bez zbędnego przedłużania kontynuujmy grę. No, jak widzimy, impreza odbywa się pomiędzy eksperymentem a misją ambasada, czyli tą pierwszą misją, gdy Jodie była już dorosła. Listen, I'm not sure. Maybe I shouldn't go. Jodie, you've been begging me for weeks. You're not gonna back up now. I don't know anybody there. They might all hate me and stress is awful. Let's just go. Just take a deep breath. There's no reason to panic. It's just a birthday party. Jezyk, uśmiech wcale nie jest pocieszający. You'll have fun, maybe meet some new friends. Czy jest bardziej creepy aktor niż Willem Dafoe? A, dobra. To wychodzimy. Oh, don't forget your present. A, dawaj. It's a book of poetry by Poe. It's 50 years old and very rare. I'm sure she'll like it. Don't worry. It's gonna be all right. I'll pick you up at 5. Have fun. Jezu Chryste, ten ryj. Jakby chciał cię zamordować za każdym razem, gdy mówi ci dzień dobry. Masakra. No dobra, zobaczmy. Czyli to jest dom właściwie. Bo przypuszczam, że Jodie może być sierotą. Raczej nie spodziewam się tutaj znaleźć jej matki. Hey, Jodie, come in. Hi. Hey, Kirsten, you come in, I gotta go. Come in, Jodie, don't be shy. Hey, Jodie, right? Come on, we're in the living room. Some girls from my school and these dorky guys we could find. Oh, is that a present for me? Cool, thanks. I'm off, darling. Look after your friends and don't do anything stupid, all right? Sure, Mom, whatever you say. Oh, finally, she gets the hint. Hey, everyone. This is Jodie. She's in Unit 4 with my uncle. Unit 4? The paranormal department? Ooh, what you do there? Bend spoons or speak to dead people? No. Stuff like that? No. Woo! Party time! I'll get the beer. Guys, do the shutters. Girls, do the candles. And Jodie, you can take care of the music. Let's get crazy! Czy te wszystkie dzieciaki to są pacjenci jakby tego ośrodka? Dobrze zrozumiałem. A w ogóle to wcześniej się zaśmiałem, bo nie wiem, ta kobieta myślała, że jak zostawi nastolatków samych w domu, to się dobrze skończy. Naiwna. Może ona się nimi opiekuje w tym ośrodku czy coś. Ale może mogę zagadać do tej rudej? Nie. Dobra. Patrzmy, co tam w kuchni. Where's the music? Impreza się zaczyna. Są napoje gazowane. Ale gdzie jest alko? No właśnie, już ktoś wyciągnął. Kirsten, you're a genius. Daddy, you want one? Dawaj. Yeah, cool, sure.
choke on it. I bet it's her first time. O Jezu, ale śmieszne. No, I've had some before. Of course you had. No ale jej się podoba. Co, kolejne piwko? Nie, odłóż to. Odłóż to. Kurde. Jak mogę teraz to? A, dobra. Nie wiedziałem, jak to odłożyć. Odłóż to. Się zaraz najebie i... będzie problem. No co tam chcesz, cwaniaczku? Hi. Hi, I'm Matt. Jody, right? O, jaka nieśmiała. You don't take classes on bass? Z rezerwą. I'm in a different program with my own teacher. Right. Because I sure would remember if I'd seen you around before. Ooh. So you work with Kirsten's mother? Dobra. Yeah. We work in the same lab. She thought it would be a good idea for me to come and spend time with people my age, so here I am. Oh, I used to live in London before I moved here 2 years ago. And you? Where did you live before? Szczerość. On the base. I've always lived there. I was born there. Do you have any hobbies? Anything you do for like fun? I surf any chance I get, and I play in a band with a bunch of friends. Of course you do. What are you into? Koleś wygląda jak jakiś typowy wokalista garażowego bandu. Nothing special. I read a lot. Boring, I guess. Can I ask you something? Why are you in unit 4? Oj, nie chcesz wiedzieć, chłopaku. I'd rather not talk about it. Sorry, I'm so stupid. I hope I haven't, like, upset you or anything. No, that's okay. Oh, slow dance. Are you up for it? Sure. W sumie jest całkiem miły. Też jest taki troszeczkę nieśmiały. O! Błagam, tylko niech on nie próbuje jej zgwałcić czy coś, bo się wkurwia. You're not so bad looking yourself. You're not like other girls. I mean, there's something special about you. No, na przykład psioniczne moce. I guess you could say that. O nie! Od razu całować? Bez przesady. Chłopaku. Widzisz, jak piwko wypiła, to już? Nie ma tak łatwo. Guys! Why doesn't Jody give us a demonstration of her super mega powers? No, great idea. No, I'd pay to see that. Oh, forget it, it's just a little bull. Yeah, come on, Jody. Show us what you can do. Oh, okay, Jody. Typowa. You up for demonstration? Dobra, sami tego chcieliście. So, what are you gonna do, Jody? Czekaj, cię uduszę, głupia suko? Just be quiet and don't move. Ooh, I'm scared already. I just want my pants. Które tam się mądrze?
be stupid, Emma. There's nothing. I swear it. I felt something. It's like there was someone right behind me. Shit, man, what the hell was that? No i co teraz, cwaniaczki? O ty, mądralo. Freezing. What's happening? Zawierzycie już, czy jeszcze nie? Na waszym miejscu już bym miał pełne portki. Chyba może już starczy. O nie, coś się dzieje. Okay, I've had enough. Yeah, me too. That was really scary. I didn't mean to frighten anyone. Sorry, I... You know, you guys insisted and... Right, okay guys, it's time to eat that delicious cake. And most important, to open my birthday gifts. Oczywiście, najpierw pokaż, a teraz ją zlali. I'm opening my gifts first. Biedna. Love, Jen, XXX. Aw, oh, that's nice, babe. I bet it's knee socks. A thong! Just exactly what I needed! Now you can stop stealing your mom's. And improve your chances of finding a decent boyfriend. My future lover wants to thank you for making his life more interesting. What is that? An old book. O, oczywiście nie doceni. It's a really rare collection, poems by Edgar Allan Poe. Edgar Allan who? What, did you steal this from your grandpa's library? No, and it's really rare. Yeah, just like your dress. No, seriously, is this a joke? I can't believe you came all the way to my birthday party just to give me this old crap. And ja pierdzielę, serio? Or she's just a little lab rat. A freaky little lab rat. Yeah, she's been following me around like a puppy all evening. No i wyszło szydło z wora. And she's a slut too. I never wanted to invite her. My mom made me. Yeah, she's a slut. A slut and a witch. Zostawcie ją, frajerzy. Dobra, teraz ich rozniesiemy i tyle. What do you do with witches? You burn them. Serio? O, nie chcecie tego. Please, let me out. From the first moment I saw. I beg you, please let me out. Co za kurwa mędy. Wredna. I wanna get out. Please, I wanna get out. I'm begging you. Please let me out. Jezu, jaka biedna. Nie mogę, no. Czemu nastolatki są takie kurwa wredne? Bo prezent dostała, nie taki jak chce. Głupia pipa. Wywalaj te drzwi ich wszystkich. Uduś czy coś. Okej, nic nie mogę robić. Zamknęli ją pod tą komórką jak Harry'ego Pottera. Chujki. W tej komórce. Pod schodami. Biedna, no. I can't breathe. Come and help me. Okej, pewnie mogę... Tak. No dobra.
Chyba nie będę im robić krzywdy jednak. Nie są tego warci. Jebać ich. Też należałoby im się. Sam nie wiem. Kurwa, dobra. Nie mogę im odpuścić. Piechunki. Dobra, cwaniaczki. Zaraz wam tutaj coś spsocimy. Dobra, czyli coś... Aha, okej. O, jaki piękny torcik. Był. Well done, very funny, Steven. Hey, it wasn't me. I didn't do it this time. Maybe it was Jody. Maybe. Shit, that's crazy. I'm getting out of here. Don't leave me alone. Okay, wait for me. The door, it won't open. It's impossible. Try harder. I'm telling you, it's locked. Keep calm. There's no reason to panic. Fajnie się było na kimś wyżywać, co? To będzie ciekawe. Jak tylko żeby ich nie zabiła, czy coś, bez przesady. Dobra, gdzie są ci goście? Gdzie jest ten kurwa śmieszek? Gdzie jest ten podrywacz? Gdzie jest ten drugi gość? O, jest! Fagasy jebana. Kupię silni, nie? A teraz już nie są tacy cwani. O, noże! O, shit! Nie wyciągaj tego noża, baranie. Się wykrwawisz. O kurde. Enough, Aiden. What are you doing, Aiden? You're going too far. You've got to stop. Dobra. Starczy. Może za którymś z kolei podejściem będę robić tak, że będę mordować tych ludzi czy coś, ale wystarczy im taka nauczka. Też matka pewnie się wkurwi, oczywiście obwini Jody o wszystko. Mogłem odpuścić i tak dalej, ale nie chciałem, żeby ta Jody tylko cierpiała i tyle. Chamsko ją potraktowali i myślę, że dobrze, że dostaje nauczkę. No zobaczmy. 66% graczy, tak jak ja, sprawiło, że Jody się nie upiła. Jody odepchnęła Malta, 43%. O. Pozostali gracze, just lads. Dobra, Jody zaatakowała uczestników imprezy, 76%. No, wiele osób się wkurwiło, jak widzę, tą sytuacją. Zaledwie 37% pochwaliło się mocami, a 44% podpaliło dom. No, okej. Czyli jednak większość osób przestała trochę wcześniej. Dobra.
Idziemy dalej, jeszcze zagramy jeden rozdział. Pierwszy wywiad. Aha, to jeszcze przed eksperymentem. Właśnie, to ciekawe, skąd ona się wzięła w ogóle w tym ośrodku. O, jaki maluszek. Stop it, Aiden. It's your fault we're in trouble, so cut it out. Oh, okay. He's replacing Dr. Matthews. He's the one who's going to be taking care of me from now on. He seems really nice. Stay, Mama. He wants to meet you. Go on, hurry up. I'll be right here, sweetheart. Pewnie ten Aiden to był jej tak zwany imaginary friend, gdy była małym dzieckiem, ale mama się przekonała, że jednak jest z tym coś więcej. Dobra, jest i nasz profesorek, doktorek. Jodie, he's waiting for you. Dobra, idziemy do niego. Hello, Jodie. Come in. My name is Nathan. Nathan Dawkins. Myślałem, że Drake. I thought it would be a good idea for us to have a little chat, get to know each other a little better. That is, if it's okay with you, of course. Dobra, no. O, ma dziwną twarz, ale jest miły pewnie. To jest jedyny człowiek, któremu jakkolwiek zależy na tym dziecku. You like it? You can have it if you want. A pewnie, dziadku. Oczywiście, że sobie wezmę. Nie mogę wziąć. Ciekawe, czy te quick time eventy będą tak przegięte jak w tym Heavy Rain. They're pretty boring books. To be honest, I haven't read them all. How about you? You like to read? Nie mogę nawet odpowiedzieć. Jest taka zamknięta w sobie. You can sit down if you like. Czy koleś jest jakimś psychologiem? That's a photo of a paranormal event I studied. That table moved 5 millimeters in 3 days on its own. We filmed it and sped up the images so we could see the movement. To był jakiś wyjątkowo leniwy duch. Tak powoli przesuwał ten stół. A co to za ładna pani? That's my wife Helen and my daughter Laura. My daughter's about your age. Co ty masz na tym monitorze? DPA, National Defense Laboratory. Okej. Jodie, my job is to study strange events and then try to explain them. Like the things that happen around you, right, Jodie? Your mother tells me you have an invisible friend. This friend, has he been with you a long time? A może ramionkami sobie wzruszę. Since you were born? A skąd ona może to pamiętać? Is he a ghost? Or a spirit of someone who passed away? Can you draw him for me?
To jestem ciekawy, co narysuje. Czy to w ogóle ma jakąś postać, ten Aiden? Podoba mi się w ogóle gabinet tego gościa. Pełen jakichś tajemniczych wykresów, radiostacji i tak dalej. No dobra. Mind if I take a look? So, this thing is your friend, and he's connected to you with some kind of cord. Jezu, rozmawiasz z dzieckiem, człowieku. Używaj prostszych słów. Dobra. Can you tell him to do something? Dobra, będę współpracować. Co by tu rozpierdolić sobie, myśli mała Jodie. Aha, okej. Okay. Dobra, może monitorać, nie będę rozpierdzielać. Tworzę szafkę. You tell him what to do, and it happens. I don't tell Aiden what to do. No one does. He's like a lion in a cage. We're tied together. He can't go away. That makes him really angry. It's not my fault. I want him to leave too. It can be really scary sometimes. Mrocznie. Did he do that to you? Oh shit. No. That was the monsters. Co? No robi się teraz ciekawiej. No okej, zobaczmy podsumowanie. Jodie narysowała Aidena. 76% graczy i Jodie zaprezentowała moc Aidena. No jak widać, pan doktor był na tyle przekonywujący, że zdecydowana większość graczy chciała z nim współpracować. No ale to byłoby na tyle, jeśli chodzi o drugi odcinek. Dzięki, że byliście. Jeżeli wam się podoba, oczywiście zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. I czekajcie na kolejne odcinki na kanale. Dzięki. Trzymajcie się, cześć.